Panie Przewodniczący, no zapomniał wuj, a cielę ciebie. Jak był Pan w opozycji, to Pan kwestionował to, że ówczesny Przewodniczący Rady Miasta, Pan Andrzej Wierzchowski, komentuje Pańskie wypowiedzi. Dzisiaj robi Pan, gdybym powiedział dokładnie to samo, to myślę, że skrzywdziłbym Pana Przewodniczącego Andrzeja Wierzchowskiego. Robi Pan to zdecydowanie mniej elegancko. Dziękuję bardzo. Do Pańskich słów się odniosę w kolejnym punkcie, ale już nie w tym akurat, tylko Pan wniosek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan umożliwi złożenie jutro generalnie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji obiektów. I tak Szkoła Podstawowa nr 2, budynek A i B, Szkoła Podstawowa nr 1, Muzeum, budynek biurowy przy PKP przy ulicy Towarowej, parowozownia, przedszkole niepubliczne Puchatek i Tęczowa Trójeczka, jak również budynek przy ulicy Brzechwy. Wstępnie szacowany koszt termomodernizacji tych obiektów to jest kwota 3 790 000 zł. Finansowanie w ramach tego programu jest następujące. Do 30% kosztów kwalifikowanych może stanowić to dotacja z Narodowego Funduszu, do 60% pożyczka i pozostałe środki to są środki własne, jeżeli chodzi o pożyczkę, oprocentowana jest w wysokości WIBOR 3 plus 0,5 punkta. Możliwość rozłożenia spłaty pożyczki na maksymalnie 60 rat kwartalnych. Karencja 18 miesięcy od daty ostatniej wypłaty transzy. Kto z Pań Radnych, Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały umieszczonego na druku 92A w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu termomodernizacji obiektów o użyteczności publicznej w ramach programu systemu zielonych inwestycji GIS, zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wstrzymałem się od głosu nie dlatego, jak stwierdził burmistrz Czucha, że jestem przeciwny projektowi termomodernizacji obiektów oświatowych, ale dlatego, że mam wątpliwości. Wątpliwości w moim odczuciu uzasadnione. Tym przedsięwzięciem mają być objęte tylko niektóre budynki. Nie objęte procesem remontu, termomodernizacji ma być chociażby budynek przedszkola Bajka. Argumentem na to było m.in. to, że żywotność tego obiektu już dawno się skończyła. Bardzo podobny obiekt przedszkole numer 7, samorządowe przedszkole numer 7, poddaliśmy procesowi termomodernizacji jeszcze w poprzedniej kadencji, myślę, że ze skutkiem bardzo pozytywnym. Dlatego też twierdzę, że to jest działanie uzasadnione, potrzebne, ale nie rozwiązuje problemu w całości. Po prostu dzieli te przedszkola. Dwa przedszkola są objęte procesem remontu, jedno nie jest. Moim zdaniem, jeżeli podejmuje się takie działania dla sprawiedliwości, powinno się objąć nimi wszystkich kościerzaków, wszystkich tych, w stosunku do których jest to możliwe. A pamiętajmy, że są też w Kościerzynie tacy, którzy prowadzą przedszkola niepubliczne w obiektach prywatnych. Ich ten proces termomodernizacji czy remontów nie dotyczy. To jest kolejna w moim odczuciu niesprawiedliwość. Przecież dla tych małych kościerzaków to nie ma znaczenia, czy chodzą do przedszkola publicznego, niepublicznego, do przedszkola, które jest prowadzone w obiekcie miejskim czy w innym obiekcie. Jeżeli takie działania, potrzebne działania się podejmuje, to powinno się to wszystko przygotować i rozpatrzyć wcześniej. Dlatego też decyzja klubu radnych, wspólna inicjatywa, żeby wstrzymać się od głosu. Mamy po prostu wątpliwości. To nie tak, że jesteśmy przeciwni, jak mówił Pan Burmistrz, ale mamy wątpliwości w naszym odczuciu uzasadnione. AC12 wybudować składane lodowiska oraz popularyzację sportu zimowych, właśnie zamiana orlika na białego orlika, wielkość lodowiska to jest o wymiarach 20 na 20, czyli 400 m2.
Występujemy do Ministerstwa Sportu i Turystyki z takim wnioskiem, aby w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 powstał tak zwany Biały Orlik, czyli sztuczne lodowisko sezonowe. Nie będzie pewnie łatwo, bo przewidzianych do realizacji jest 100 boisk w całym kraju, 100 lodowisk, więc rywalizacja będzie trudna, ale mamy nadzieję, że poprzez Urząd Marszałkowski nasz wniosek zostanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjęty. Pozytywnie. Lokalizacja Orlika, jakby literalnie wczytując się w zapisy tego programu, powinna powstać w ramach tego programu Moje Boisko Orlik 2012. Mamy takie dwa Orliki, czyli w Zespole Szkół Publicznych numer 2 i w Zespole Szkół Publicznych numer 3. Czyli mówiąc krótko, tam powinien ten Orlik Biały powstać. Natomiast po pewnych rozmowach w Ministerstwie Sportu być może udałoby się rozszerzyć nieco tą formułę i zlokalizować to lodowisko w Zespole Szkół Publicznych numer 1, które posiada co prawda boisko z nawierzchnią sztuczną, ale to nie było budowane w ramach tego programu Moje Boisko Orlik 2012, ponieważ przypominam, to było budowane 6 lat temu, kiedy jeszcze ten program nie istniał. I powiem szczerze, zespół, który jest przez pana burmistrza powołane do spraw rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej, wstępnie wytypował, żeby tą lokalizacją była Zespół Szkół Publicznych numer 2, czyli dawna czwórka. Natomiast do rozważenia oczywiście jest również możliwość przy największej szkole miejskiej, czyli przy dawnej szóstce, żeby tam zlokalizować to lodowisko. Koszty są planowane w granicach 620 tysięcy, z tego do 50%, czyli do kwoty nie większej niż 300 tysięcy, możemy liczyć na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. A kiedy obiekt miał powstać? Obiekt musi powstać do końca roku 2011. Czas realizacji. W związku z tym do 31 lipca musimy złożyć wniosek. Czas realizacji do końca roku 2011. Kowalczuk z Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie planu rozwoju bazy sportowej w województwie pomorskim.